Witam Państwa w środę 27 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości bombiarz z Gierymskiego trafił do aresztu. W Gliwicach przybędzie nowych autobusów o wielkiej sztuce na dużym ekranie i konkursie na wydarzenie roku. A na koniec pomysł na nietypowe spędzenie majówki. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. W wiadomościach wracamy do tematu bombiarza z Gierymskiego. Sąd w Gliwicach przychylił się do wniosku policji oraz prokuratora i aresztował tymczasowo 51-letniego gliwiczanina, który w sobotę usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz amunicji. Przypomnijmy, mężczyzna zagroził wysadzeniem budynku przy ulicy Gierymskiego. Ewakuowano mieszkańców kamienicy, a policjanci znaleźli w jego mieszkaniu skład amunicji. 51-latek został aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 8 lat więzienia. A teraz czas na krótkie podsumowanie. Rok 2015 był czasem owocnych i obiecujących przejawów kulturalnej i społecznej aktywności, którą tworzyły gliwickie organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Duża ilość inicjatyw i przedsięwzięć jest podstawowym kryterium uprawniającym organizację o ubieganie się o miano lidera społecznego Gliwic 2015. Od jutra do 20 maja do godziny 12 role się odwrócą i to my możemy wykazać się inicjatywą i zagłosować na jedną z 10 organizacji. Głosowanie Vox Populi wyłoni laureatów w 5 kategorii: organizacja roku, lider społeczny roku, debiut roku, biznesowy dobroczyńca roku oraz najważniejsza, która będzie sumą głosów gliwiczan. Zwycięska organizacja otrzyma miano najlepszej inicjatywy, a ponadto otrzyma nagrodę pieniężną. Szczegóły głosowania i lista nominowanych podmiotów na stronie gcop.gliwice.pl. I już niedługo będziemy mogli poczuć się jak w prawdziwym Metropolitan Opera u boku najsłynniejszych gwiazd świata estrady muzycznej. Nowojorska Opera ogłosiła plany muzycznej transmisji, a wśród nich uwzględnione jest 16 polskich miejsc, w tym gliwicki Amok. Październikowy sezon transmisji poprzedzi w sobotę opera Ryszarda Straussa Elektra, która uznawana jest za jedną z najtrudniejszych, a nawet morderczą pod względem partii sopranowych operę. Partią żeńską koniecznie musi być sopran dramatyczny ze względu na fabułę oraz obecne arie wyśpiewywane na pograniczu histerii. Dominujący w sztuce mrok, gniew i napięcie dramatyczne jest uosobieniem stanu ducha głównej bohaterki Elektry. Operę zobaczyć będzie można już w najbliższą sobotę o godzinie 18:55 w Amoku. Transmisję można oglądać w Polsce od 2006 roku i nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem, jednocześnie motywując śpiewających dla nas z Nowego Jorku artystów. A teraz pozytywna informacja dla miłośników i użytkowników komunikacji miejskich. Na gliwickich drogach przybędzie nowych autobusów. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ogłosiło właśnie przetarg na dostawę 20 niskopodłogowych autobusów, w tym 9 krótkich i 11 przegubowych. Nowe pojazdy powinny pochodzić od jednego producenta i być jednego typu, wariantu i wersji. Jak wszystko dobrze pójdzie, nowe autobusy będą wozić gliwiczan od początku przyszłego roku. Pozostajemy w temacie transportu. Majówkę można spędzić spokojnie, sielankowo, albo wziąć udział w 7. już wyścigu autostopowiczów. Rajd co roku organizowany przez Samorząd Studencki Politechniki w tym roku liczy aż 250 osób z całej Polski. Każdy, kto zdecydował się na tę formę spędzenia wolnego czasu, w tę sobotę zawalczy o jak najszybsze dotarcie do miasta znanego ze słynnego zamku Drakuli Braszowa. Uroczyste otwarcie polirajdu nastąpi przed budynkiem górnictwa i geologii, a potem już pozostaje wyjść na ulicę, uśmiechnąć się i pokazać kciuk. Na uczestników, którym uda się dotrzeć do celu, czeka impreza integracyjna, zabawy i zwiedzanie miasta. Autostop ma na celu kształtowanie pasji podróżniczej, odwagi, a ponadto gwarantuje niezapomnianą przygodę.
I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na niestety mroźny czwartek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.